sobie dzisiaj, słuchajcie, zabierałam się do nagrywania nowego odcinka i tak przy okazji wynikł temat. Wynikł temat, który dotyczy oświetlenia przy nagrywaniu. I powiem Wam tak, wiem o tym, że jeszcze nie jestem wprawiona w tematyce pod tytułem nagrywanie filmów, postprodukcja, doświetlanie itd., ale wiecie, no wszystko to jest kwestia treningu, praktyki i po prostu ciągłej życiowej nauki, więc wy się nie bójcie, ja dojdę do tego i to będzie po prostu już fajnie, super, ekstra, wszystko. Tylko tak sobie pomyślałam, że bo na bieżąco właśnie dzisiaj analizuję to, jak dostosować właśnie oświetlenie, jeżeli chodzi o to oświetlenie, które tutaj stoi przede mną i kamerę, żeby jak najlepiej kolorystycznie wyglądało to dla Was, jako dla widzów. Dźwięk dźwiękiem, bo to jest zupełnie inna bajka. Ja tutaj, żeby nie było szumów i żeby generalnie dźwięk był bardzo dobrej jakości, to muszę sobie po prostu kupić mikrofon specjalny do tego. Ale też w sumie mogę Wam o tym powiedzieć, no bo dlaczego by nie. Też musicie wiedzieć, że ja też jestem takim normalnym człowiekiem, który po prostu, to nie jest tak, że robi pstryk i nagle się okazuje, że nagrywamy i jest super i nagle jesteś specjalistą w nagrywaniu. Nie. Tak naprawdę to po prostu, jak wszystko inne, wymaga nauki, poświęcenia temu czasu i dochodzenia do wszystkiego metodą prób i błędów, po prostu. Jeżeli ktoś myśli, że jest inaczej, to po prostu się albo A podda, albo B nawet się nie podda, bo nie będzie miał czemu się poddawać, dlatego że nawet nie zacznie. Więc po prostu, słuchajcie, życie. Ale dzisiaj pojawił się temat oświetlenia i teraz na przykład widzicie mnie, pewnie widzicie mnie dość, wydaje mi się, niezbyt fajnie i niezbyt ciekawie z punktu widzenia widza, ponieważ tutaj z boku oświetlamy światło dzienne i jest to moje okno własne, a z tej strony stoi lampa. Póki co, też bardzo istotna rzecz, posiadam tylko jedną taką lampę profesjonalną, ponieważ póki co uznałam, i mój portfel również, że taka jedna lampa nam wystarczy. Tą lampą jest softbox. Za chwileczkę zobaczycie to na zdjęciu. I ta lampa daje światło białe. Ogólnie zakupiłam ją ze względu na to, że po prostu nie posiadałam wtedy jeszcze dostatecznej wiedzy na temat tego, jakie powinno to oświetlenie być przy nagrywaniu, a po prostu wyczytałam na internecie, dowiedziałam się też od innych youtuberów, którzy nagrywają, że właśnie taka lampa jest dobra. I dlatego ja taką lampę sobie kupiłam. Teraz z perspektywy krótkiego, bo krótkiego czasu, ale też oczywiście wszystko ewoluuje i człowiek cały czas się dowiaduje nowych rzeczy. Musiałabym sobie dokupić jeszcze jedną taką lampę, musiałabym sobie dokupić dwie parasolki i musiałabym sobie dokupić na przykład tło. Więc generalnie ma to swoje dwa plusy, takie tło, bo wiecie, no wtedy dzięki temu nic Was nie rozprasza jako widzów. Ja też na to jako widz, który ogląda inne kanały, też na to zwracam bardzo uwagę. Żeby mnie nic nie rozpraszało, żeby gdzieś tam czyjeś porozrzucane gacie w tle, wiecie, nie. Po prostu, no, nie skupiałam mojej uwagi, tylko żebym się mogła skupić na osobie, która przemawia. I też gdzieś tam rozumiem to, że ci ludzie, którzy nagrywają, też mają gdzieś tam jakieś gacie w tle, no bo słuchajcie, jak ktoś nagrywa dużo filmów i są to filmy troszeczkę inne niż mój kanał, czyli inne niż makijaże, jakieś tam recenzje, podsumowania, ulubieńcy i tak dalej, no to jeżeli taka osoba kręci te vlogi, no to nie oszukujmy się, że taki ktoś nie będzie codziennie, zanim będzie nagrywał daily vloga od samego rana, nie będzie najpierw wstawał, sprzątał, a potem sztucznie robił dla Was daily vloga. O, słuchajcie, właśnie się obudziłam w pięknym i wysprzątanym mieszkaniu. Bo taka nie jest rzeczywistość, więc teraz chcę Wam pokazać różnicę, jaka jest. Jak do Was mówię, teraz jest bez światła, w sensie jest tylko światło dzienne i to z boku, czyli nie tak, jak to być powinno, bo nie można być doświetlonym tylko z jednej strony, trzeba być doświetlonym z dwóch stron. Ja niestety wiadomo, że kto ma takie pomieszczenie, żeby miał z tej strony okno i z tej. Więc ja posiadam tutaj tą lampę. Warto też wiedzieć, i oczywiście ja też to musiałam sama dojść do tego, jak się doświetlić, no bo można by było sobie tą lampę teoretycznie postawić przed sobą i świeciłaby nam prosto w twarz, świeciłaby nam prosto w oczy. Nasze oczy mogłyby być przymrużone. Więc idea jakby doświetlania się polega na tym, żeby czerpać wtedy, kiedy mamy światło naturalne, dzienne, czyli spoko, tak jak teraz. Co prawda jest pochmurno, ale to światło dzienne jest i mam ono.
mam je z tej strony. Więc oczywistym i takim naturalnym tokiem myślenia, idąc bez jakiejś super specjalistycznej wiedzy, której ja zresztą też jeszcze nie posiadam, jest to, żeby się doświetlić z tej strony, z której tego światła nie mamy. Czyli tą lampę ustawiamy z tej strony, z której nie mamy światła dziennego. I tym sposobem, za chwileczkę jak to będziecie mogli zobaczyć, teraz jesteśmy doświetleni, jestem ja doświetlona z tej strony, z której nie mam naturalnego światła, jestem doświetlona światłem sztucznym, białym, a z tej strony mam światło dzienne. Czyli to światło dzienne mnie również oświetla. Co prawda nie w takim stopniu jak światło sztuczne białe, ale powiedzmy, że jestem równomiernie doświetlona pi razy oko. Oczywiście wiadomo, że lepiej byłoby mieć tutaj lampę i tutaj lampę i fajnie jeszcze byłoby mieć białe tło za sobą, które również byłoby podświetlone lampami. Wtedy wszystko byłoby przejrzyste, fajne, ciekawe dla Was z punktu widzenia widzów. I oczywiście ja prędzej czy później dojdę do tego etapu, bo taki jest mój plan. I ten plan nie wynika z tego, że ja po prostu chcę to mieć i chcę, żeby było dla mnie super, tylko chcę, żeby Wam się jako widowni dobrze to oglądało, więc mam nadzieję, że Wy również docenicie to, że ja tutaj czynię takie skromne zakupy wtedy, kiedy oczywiście też mój portfel mi na to pozwala, bo to też nie jest tak, że można sobie wszystko kupić z dnia na dzień. Znaczy można, tylko trzeba mieć do tego możliwości finansowe, ale wiadomym i oczywistym jest, że większość z nas, ludzi normalnych, śmiertelników, zjadaczy chleba, nie ma takich zasobnych kieszeni, żeby obkupić się we wszystko tak już o, stryk, cyk, od razu mamy bingo, jest fajnie. Nie, to nie jest tak. Więc nie wiem, jak Wy to teraz oceniacie, ale ja nawet się wyraźnie czuję, mówiąc do Was, kiedy jestem doświetlona odpowiednio. Tak jak mówię, to jest światło sztuczne, więc to nigdy nie zastąpi światła dziennego. Fajnie by było i najkorzystniej móc usiąść sobie na wprost okna, co oczywiście polecam tym, którzy być może oglądają ten filmik i właśnie gdzieś tam zabierają się do kręcenia filmików na YouTube lub po prostu filmików do internetu, do udostępniania w internecie. Więc no, najlepiej byłoby usiąść na wprost okna. Najbardziej idealnie byłoby mieć jakieś biurko przy oknie, móc usiąść naprzeciwko tego okna, postawić sobie statyw, kamerę i wtedy jest super. Tylko też jeżeli ktoś nie kręci filmów na YouTube na zasadzie takiej, że jest to jego główne zajęcie, jest to jego na przykład źródło głównych zarobków, czyli nie ma takiej możliwości, że wstaje rano i ma cały dzień tak naprawdę do dyspozycji, żeby wykorzystać światło dzienne, do tego, żeby sobie w określonym momencie dnia, kiedy ma na to ochotę, nagrać filmik, no to jeżeli ktoś tak właśnie nie ma tej takiej fajnej swobody, no to musi sobie radzić tak jak ja, bo ja, jak wiecie, albo jeszcze nie wiecie, pracuję zawodowo i YouTube'em zajmuję się jak na razie dodatkowo, jest to taka moja druga praca, można powiedzieć, więc po prostu ja muszę sobie radzić w warunkach nieco mniej jakby dostosowanych do mnie i nieco mniej takich, do których ja mogę się wpasować, tak? Czyli ja pracując od 8 do 16 nie mam możliwości kręcić w godzinach od 8 do 16 i kiedy jest zima, no to wiadomo, że jak wracam do domu około godziny 17 po pracy, to już jest szaruwa lub ciemność, więc ja nie mam możliwości na przykład w ogóle w ciągu tygodnia roboczego nagrywać w świetle dziennym, więc ja sobie muszę radzić i powiem Wam szczerze, że naprawdę nieraz nagranie jakiegokolwiek filmu wiąże się dla mnie z taką katastrofą i z taką męczarnią, że po prostu naprawdę mało kto też może o tym mówi, nie wiem, jakoś ja jeszcze nie miałam możliwości oglądać aż tylu tego typu filmów, więc może w moim odczuciu tylko mi się wydaje, że mało kto o tym mówi. Natomiast wydaje mi się, że jest to rzadko poruszany temat po prostu, dotyczący tego, że filmiki na YouTube to nie jest takie ciach, bach, pstryk, fajnie, jest film, super, oglądajcie mnie, dajcie lajka, dajcie suba, łapki w górę, siabadawa. Nie, to tak nie wygląda i naprawdę trzeba się dużo przy tym napracować i naprawdę trzeba to po prostu lubić, żeby się nie poddać, bo szczerze mówiąc, kłopoty jakie się napotyka na początku i jeszcze zwłaszcza, że nie wiadomo ile ten początek trwa, bo ja cały czas uważam, że jestem na początku na przykład, pomimo tego, że gdzieś tam minęło parę miesięcy, to ja uważam, że jestem na początku i uważam, że jeszcze co najmniej rok będę na początku i powiem Wam szczerze, że naprawdę można się poddać, nieraz nagrywając można się poddać, mając takie przygody typu takiego, że na przykład
nauczeni doświadczeniem wiecie, że musicie sobie zadbać o to, żeby mieć naładowaną baterię w aparacie. No wiecie o tym. Spoko. Dbacie o to. Wiecie o tym, że musicie mieć pełną pamięć. Wolną. Oczywiście. Pełną, w sensie wolną, tak? Czyli pełną wolności pamięć w tym aparacie, czy tam kamerze, czy sprzęcie, którym nagrywacie. Wiecie o tym. Również o to dbacie, żeby mieć wszystko zrzucone na komputer i żeby nie musieć się martwić tym, że za chwileczkę wam się ta pamięć skończy. Ale słuchajcie, ja nie wiem jak to jest i cieszę się, że z tego miejsca mogę wam to powiedzieć, bo ja nie wiem jak to jest, że ja dbam o te wszystkie rzeczy zawsze, za każdym razem, zanim zacznę nagrywać. A mimo wszystko, jak człowiek podejmie kilka prób takich, żeby nagrać się na próbę, obejrzeć to, jak to wygląda, jakieś tam cztery zdania na przykład, jak na próbę powie się do kamery, żeby zobaczyć jak to wszystko wygląda i tak dalej. Następnie człowiek nagra takich podejść na przykład cztery. W międzyczasie gdzieś tam musi iść coś zrobić, bo tego wymaga życie codzienne. Ten aparat sobie stoi na tym statywie i czeka, aż powrócimy do niego. I ta bateria się też rozładowuje. I my potem przychodzimy tacy zadowoleni, że w końcu możemy to nagrać do końca. I zaczynamy gadać do tej kamery albo robić jakiś makijaż. Ja mam taką przykład szczególnie przy makijażach. Zaczynamy, jesteśmy już zadowoleni, pełni euforii, że tak, za chwileczkę nasza produkcja filmu dojdzie do końca i będziemy mogli usiąść, zacząć go obrabiać i zadowoleni w ogóle i to zadowolenie nagle pryska jak bańka mydlana, ponieważ nagle się okazuje, że pamięć nam się skończyła, myśmy tego nie zauważyli, że ta pamięć nam się kończy, albo nie zauważyliśmy, że nam się kończy bateria i nagle się okazuje, że na przykład to, co gadaliśmy i to, co malowaliśmy i to, czym tak bardzo się ekscytowaliśmy, nagle nie nagrało się. Tak. I to jest właśnie wtedy ten moment, kiedy mamy ochotę zrobić... Bo po prostu nasza cała praca, którą tak ciężko wykonaliśmy, bo jest to ciężka praca, nagle idzie na marne. No i to jest właśnie ten moment, kiedy postanawiacie, że musicie nagrać odcinek, w którym opowiecie o tym, że nagrywanie na YouTube to wcale nie jest taka bułeczka z masłem, ani, nie wiem, coś po prostu miłego. Tylko jest to po prostu ciężka praca jak każda inna, która naprawdę po latach, wydaje mi się, pracy, starań i doświadczenia, nabywania samodzielnej wiedzy, zapoznawania się z tematem, może być pracą profesjonalną. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i mam nadzieję, że tego typu filmik wam się spodobał, że troszeczkę też poznaliście mnie bliżej, więc jeżeli tego typu filmiki wam się podobają, to zachęcam do klikania kciuka w górę, zachęcam do subskrybowania mojego kanału, jeżeli chcecie być z moimi przygodami, postępem i ewoluowaniem w nabywaniu wiedzy, w kręceniu filmów na YouTube ze mną chcecie być, to zapraszam was do dalszego oglądania moich wszystkich pozostałych innych odcinków. Jeżeli właśnie chcecie być na bieżąco, jeżeli chcecie cały czas mnie monitorować, to zachęcam właśnie do subskrybowania mojego kanału. Widzimy się w następnym odcinku. Pa!